przedmeczowych, stać na bardzo wiele. Tak więc czekajmy jeszcze tylko 45 minut na to, żeby dowiedzieć się prawdy. Kibicujmy nie tylko w duchy, ale i głośno. Zachęcamy do głośnego dopingu Biało-Czerwonych. Żółtą kartką został ukarany zawodnik Lechii Gdańsk, grający z numerem 22, Paweł Nowak. Żółtą kartką został ukarany zawodnik Krakowi, grający z numerem 21, Sławomir Szeliga. Thank you.
Rezultat meczu uległ zmianie. Już tylko 2-3. Bramkę dla Krakowi strzelił zawodnik Kretowi grający z numerem 39. Jakub Kasuba. Numer 39. Już tylko 3-2 dla Legii Gdańsk. Żółtą kartką został ukarany zawodnik Krakowi, grający z numerem 33, Marcin Zabel. Żółtą kartką
Marko, kurwa, Marko! Bo ty górnik wie, jak poczekaj, ty musisz skakać! Ty nogi, kurwa, jak tam chwilę kurwa! Derby, wołaj do siebie! Polini, polini! No kurwa, gwizdzie! Zmiana w drużynie Lechii Gdańsk. Polsko puszcza zawodnik grający z numerem 14, Piotr Wiśniewski, a w jego miejsce na boisku pojawił się Maciej Rogalski, numer 9. Thank you.
Brawo, Robert, brawo. Łuka, my mamy tam sprawili siebie, bliżej do nich. Musi mnie strzelić, sorry. Wracamy. Proszę Państwa, zmiana w drużynie Krakowi. Boisko opuścił Sławomir Szeliga, a jego miejsce zajął grający z numerem 31 Dawid Dynarek. Wielkie brawa dla Sławka. I jeszcze jedna informacja. Rezultat meczu w zmianie. Drużyna Zwiańska prowadzi 4-2. Bramkę strzelił jeden z zawodników Legii, którego numeru jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Jak tylko będziemy wiedzieć, który poinformujemy oczywiście na bieżąco. Proszę Państwa, już wiemy, zawodnik Lechii z numerem 9 zdobył czwartą bramkę dla Lechii, Maciej Rogalski.
Rzutoprawcą został ukarany zawodnik Krakowi grający z numerem 41 Dawid Dynarek.
Proszę Państwa, rezultat meczu uległ zmianie. Otóż w tej chwili jest 6-2, powtarzam, 6-2 dla gdańskiej Lechii. Bramkę tym razem zdobył, właściwie nie tym razem, bo strzelcem tej bramki jest zawodnik, który zdobył poprzednią bramkę, czyli grający z numerem 22, były zawodnik Krakowi Paweł Nowak. Zmiany w drużynie gdańskiej Lechii. Boisko opuszcza uradowany Paweł Nowak, grający z numerem 22. Drugim na jego miejsce zajął na boisku Andrzej Rybski, numer 10. Panowie, koncentracja teraz! Chodź, chodź, chodź! Zmiana w drużynie gdańskiej Lechii. Boisko opuścił Iwan Lukanow, a jego miejsce na boisku zajął Paweł Buzała, numer 20. Thank you.
Kurde. Weź. Thank you.
Thank you.
Państwa, zatem koniec meczu, rezultat końcowy 6-2, powtarzam, 6-2 dla Lechii Gdańsk. Teraz szereg podziękowań przede wszystkim kibicom, którzy zjawili się mimo wszelkich przeciwności losu na stadionie w Sosnowcu. Piłkarzom za zaangażowanie w dzisiejszy mecz, za to, że podjęli rękawice, że grali do końca. Dla kibiców o mocnych nerwach przypominam, że za tydzień drużyna Krakowi, która dzisiaj przegrała 6-2, będzie grała w Warszawie z Legią Warszawa. Natomiast za dwa tygodnie Krakowia podejmuje Lecha Poznań. Zapraszamy na mecz zarówno z Legią Warszawa, jak i z Lechem Poznań. Wszystkim, którzy dzisiaj dopingowali gorąco w Krakowie, serdecznie dziękujemy i do zobaczenia. Na osłodę chcieliśmy teraz osłodzić ewentualnie niektórym niekorzystny wynik chwilą dobrej muzyki. Nico.